zewnętrzne ośrodki siły próbują moderować, wpływać na układ społeczny w Polsce, na tradycyjne wartości. W operacjach specjalnych nazywa się to faza demoralizacji społeczeństwa. Tutaj widać bardzo duże zaangażowanie ośrodków poza Polską. My sami w Polsce mamy sobie regulować pewne po prostu układy społeczne, pewne wartości, tradycje. Są potężne światowe siły przeciwne rodzinie i małżeństwu. Nie chcemy podejmować przeciwko nikomu. Rozumiemy różne problemy, ale chcemy też, aby to, co mówi Kościół katolicki, to, co mówi nauka społeczna Kościoła, było na ziemi łańcuckiej realizowane i przestrzegane. Dziękuję. Czy myślicie państwo, że starym marksistom zależało na proletariacie? Marx to nie wiem, czy w fabryce był. Czy myślicie, że o to chodziło? Chodziło raczej o wykorzystaniu pewnej sytuacji społecznej, jaka zaistniała, czyli ludzi, prawda, biednych, ku temu, ażeby wywołać światową rewolucję. I co ona przyniosła? Jak daleko posuniętą destrukcję w życiu społecznym? Myślicie państwo, że ci ideolodzy rewolucji seksualnej myślą o was? Ideolodzy rewolucji seksualnej nie myślą o tych osobach, które mają jakieś tutaj z tą seksualnością takie czy owe problemy, tylko myślą dokładnie o wywróceniu starego porządku. I to jest zdefiniowane filozoficznie. W obronie dzieci, młodzieży, rodziny i polskiej szkoły przed seksualną deprawacją i indoktrynacją prowadzącą do wielu patologii już występujących w krajach zachodnich, takich jak akceptacja pornografii, aborcja, przestępczość na tle seksualnym, kryzys rodziny i wielu innych, deklarujemy nasze stanowisko i determinację do zatrzymania homoterroru i seksualizacji życia społecznego. Nie pozwolimy na narzucanie nam przez marginalne i mniejszościowe środowiska importowanej z Zachodu ideologii gender i LGBT, obcych naszej wielowiekowej tradycji, wartościom i chrześcijańskiej moralności opartej na dialogu i szacunku dla godności osoby ludzkiej. Przed nami majowe wybory. Ja powiem tak. Strzeżcie się państwo tęczowych, czerwonych, zielonych, liberalnych sprzedawczyków, którzy skarżą do Europy. Wybierzcie zgodnie z sumieniem dla dobra naszej ojczyzny. Pokażcie całej Europie, gdzie powinna dążyć.